Kornelia, córka białej wróżki oraz Kornelia, tajemne przejście to dwie fantastyczne przygodowe książki dla dzieci, których autorką jest Agnieszka Rusin, a zilustrował je Kazimierz Wasilewski. Główną bohaterką jest osobliwa dziewczynka o niebiesko-czarnych włosach o imieniu Kornelia. Kornelia wychowuje się w sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne, do którego trafiła będąc maleńkim dzieckiem. Kornelia jest nieufna i wyobcowana. Nie ma zbyt wielu przyjaciół, a jedyną osobą, z którą jest w stanie odnaleźć wspólny język, jest chłopiec o imieniu Karol. Życie dziewczynki zmienia się w momencie, gdy przekracza ona granicę tajemniczego lasu. Wówczas okazuje się, że Kornelia nie jest zwyczajną dziewczynką, a posiada magiczne moce. A do tego na szyi nosi pewien tajemniczy wisiorek, który zawsze chroni ją przed złem, a który ktoś za wszelką cenę będzie próbował jej odebrać. Jeśli chcecie poznać przygody Kornelii i dowiedzieć się, jak wyglądała jej walka ze złem, koniecznie sięgnijcie po książki z serii Kornelia. To, co znajdziemy w tych książkach, jest to wciągająca fabuła, mnóstwo zwrotów akcji. Jest to też książka o przyjaźni, o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, a całość uzupełniają bajkowe, plastyczne ilustracje.